Jak miała na imię ta koleżanka? Stary... na A. Żebym ja kobiety tak zapamiętywał. Wiesz, gdzie bym był? Że... Ja tego nie puszczam, 3 punkty. No niestety. No i brawo. Wszystko jest inaczej. Bo już nie śmieliście jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Poproszę taki gaz pieprzowy do samolotu. I mały granat też, taki nieduży. Do 100 mililitrów. Taki do 100 mililitrów. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Czy w twoim mieście powstała mała piekarnia, która w ciągu roku sprawiła, że jej właścicielka stała się milionerką? A ty stwierdziłeś, że pójdziesz sobie morsować, gdzie poznałeś miłość swojego życia Krzysztofa? Który dał ci 8 koła, żebyś otworzył swoją piekarnię, ale ty wolałeś powiększyć sobie usta? Jeśli tak, ten program jest dla ciebie. Siemano, nazywam się Bartosz Zalewski, jestem w drużynie Kacpra i moje dwa największe zainteresowania to muzyka gaber i więcej gaberów. Harpun czy wędka? Dlaczego? Lepiej dać rybie harpun i niech sama poluje. Kawa z wrogiem czy kolonoskopia z rodziną? To samo. Mam na imię Michał, na nazwisko Kutek, jestem w drużynie Czarka Sikory, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, bardzo mnie interesuje osoba mistrza gry. Uważam, że jest naprawdę ciekawą, wybitną jednostką, wartą poznania i nawet jakiegoś takiego hołubienia. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś inne zainteresowania poza mistrzem gry, powiedziałbym szeroko pojęty taniec. Jedziesz na bezludną wyspę. Kogo zabierasz? No, mistrza gry. Ulubione warzywo gotowane. Ja nie wiem, że warzywa się gotuje. Nie wiem o czymś takim. Ziemniak, tak? Ziemniak. No? Tak. Aby kiedy byście ostatnio na sali sądowej? Ja byłem na rozprawie rozwodowej. Nice. Współczuję, ale widzę, że zachowałeś... No, aha, zachowałem, bo to jest jednak bardzo drogie. No jest. Ale przepraszam, bo ja chcę powiedzieć, że rozwód nie był twój, tak? Nie, no co? No bo to tak właśnie. Nie, nie dałbym jej. Aha, bo ty tę babę. Ja byłem świadkiem. Tak, przyczyną. Jest bardzo dobra. Przychodzisz na go. No pewnie, że ja. Brawa, nie zasługuję na ciebie. Na gołej... szkoda jej na takiego fagasa. Na gołej klacie w ogóle. Nie? Dobra, Zale, bo tylko ty nie dostajesz tego pytania. Kiedy no, byłeś nie, bez powodu. Nie, ja takich rzeczy nie mówię publicznie. Powiedz, to się nigdzie nie nagrywa. To zdecydowanie zbyt personalne pytanie. Marilyn Monroe. W tej grze jeden z uczestników musi odgadnąć postać opisywaną przez drugą osobę z jego drużyny. Osoba naprowadzająca musi jednak pamiętać, by nie użyć żadnego z trzech zakazanych słów przypisanych do danej postaci. Mam pytanie. Słucham. Czy jeżeli patrzę na kartę i mam takie, nie znam tej postaci, musisz... albo Czarek nie znam tej postaci, to mogę ją olać i lecieć do kolejnej karty? Nie możesz, karty? Musisz walczyć do końca. Oh, shit. Możemy sylabować tą sylabizować, imię, możesz, masz też no ja wiem, nie? Ja wiem, są tymi. Ja wiem, ale jakby... Znaczy te podpowiedzi no dobra, nie, no bo jakby normalnie gram i normalnie zawsze jest tak, że wiesz, że można olać i potem wrócić, jak zostanie czas, nie? Tak jest w normalnym świecie, ale a nie jest zero presji. To jest zero presji. Jest ciężej niż normalnie. Tak. To jest zero presji. Nie chcę ci, ale to też nie ma znaczenia. Nie wiem, się nie nakręcam. Nie podoba mi się ten głos twój rozsądku. On jest, to jest głos rozsądku. Słuchajcie, ale... jedźmy i będziesz... Dla mnie to jest ważne, rozumiesz? Nie, stary, ty byś gołąbiowi na... bo je chleb. Kacper? Tak? Kacper. Zaczniemy od ciebie. Dobra. Dobra. Nice. Możesz. Ale nie przeszkadzaj. No. Kiedy powiem start, zegar rusza. Tak jest. Czas, start. Mam 59. To jest...
taki z komiksu. Wujek Fester. Z komiksu, taki śmieszny, taki był. Wolverine. Jedynka, dwójka i teraz trójka wychodzi. Deadpool. Tak. Oh shit. No, Czaczyński. Te słowa zakazane są straszne. To jest Aleksander Głowacki inaczej. Bolesław Prus. Tak jest. Słowa zakazanego? To nie kończy. Nie, pająk. To jest kolejne. Spider-Man. Nie, zwykły pająk, taki Krzyżak. Straszny. I jeszcze Tarantula. I inaczej się na nią mówi. Czarna wdowa. Tak. Nie szczur, tylko bardziej taka... Gryzoń, nie. Mysz. No. Mysz Kamiki. Tak. Dobra. Chopin. Inaczej inny. Kompozytor Bach. Niemiecki. Amadeusz. No to nie. Austriak. Płyn do mycia naczyń. Ludwig Beethoven. Tak. Van Best. To jest czas na opiernicze. Ajajaj. Koniec czasu. Ale ładnie, myślałem, że będziesz teraz opierniczał Kacpra. Kasper i Bartek, zdobyliście 4 punkty. A co, Beethoven to nie jest Niemiec? 4 dużo. Beethoven jest Niemcem, ale wtedy nie było Niemiec. Niemiecko-pochodny. No to czyli Niemiec bardziej niż Austriak. Słuchajcie, albo ja bo nie będę w portki zaglądał. To jest... 5 przecież. 5 aż? 5. No? Kasper i Bartek, zdobyliście 5 punktów. O, to nie jest też rekord. O Jezu. Jesteśmy najlepszą super, parą. Super, elegancko. Dobra. Dobrze mówię. Panie Miłego. Pas teraz, co się będzie działo. Kutek Cezary. Ja ty pierwszy. Pamiętaj, wiesz, nie? Powiedz start i zaczynamy od razu. Wal mnie. Jezu. Jestem gotowy. Start. Dobra, już. Dobrze. Jeździła do chorych. Matka i nie miała... Chorzy! Tak, chorzy! Cicho, Kacper, to było dobre. Chorzy było! Cisza! Jednym strzałem potrafi rozwalić stado cegieł. Stado cegieł. Skośne oczy. Jezus! Tak. Straszliwie rasistowskie. Umarła. No. Wypadku samochodu. Tak. Pięknie. Super. Fighter. Rękawice zakłada, szczękę. Aha. I miał taki tak robi nogami w czasie walki. Papaj, nie. Ma bardzo długi nazwisko, ale krótkie imię bardzo. Chyba odwrotnie. Na odwrót raczej jest, to powiedziałem. Ale skomplikowane. Kolega Mike'a Tysona i ten sam zawód. Mohamed Ali? Tak jest. Brawo. Jeden z takiego bardzo popularnego zespołu. Mieli grzywki, mieli takie, wiesz, fryzury na grzybki. Twoja stara. Kelly Family, o! Fryzury na grzybki moja mieli. Stara. John Lennon. Aha, no dobra. No, Czarek i Michał, zdobyliście trzy punkty. Cztery. Więcej. Trzy, bo powiedziałeś chorzy. Przestań. Nie. Ej, albo są zasady, albo nie. Odmiana, tak. Bo ja bym dopuścił. Ja bym to nie puścił. Pod warunkiem, że... Ja tego nie puszczam. Trzy punkty. No niestety. No i brawo. Zobacz, co zrobiłem. Tak jest. Messi. Panowie, 2 punkty. Ale dodatkowo 2 punkty. Dodatkowo. Nie niż fotela. My mamy własną punktację. Brawo. Ja zliczę 4. A jest coś do wygrania? No tak. Co? Czekolad. Poznasz mistrza gry. Poznasz mistrza gry. Zabierz mi jeden, nie? Do wygrania jest weekend w spa. Uspokajający. Będziecie mogli... W spale. Ja tak. Nie chcę się zmieniać, ja chcę bić ludzi mikrofonu. Bartku, weź karty do ręki. Teraz twoja kolej. I zaczynam od tej strony? Nie, od drugiej, bo odwracasz sobie. Ale jeszcze nie. To nie było... widziałem. Ci ludzie są najgorsi. Ale... Bartku, głupio czas, start. Okej. Okay. Znane włosy wystawiał Jędrzej. Albert Einstein. Brawo. Och, słomiany wdowiec, podwiewająca sukienka. Marilyn Monroe. A jest... Agent. James Bond. Nie, ten nasz polski. O Jezu. Z Gdańska. Z Gdańska? Lech Wałęsa. Jak pan może coś takiego wymyśleć i pytać się? Hańbą dla pana powinno być to, gdyby pan znał moją drogę, historię. Znany jako? Agent Tomek. Ale dalej? Tomek. Nie. No, jak mówili na tego gościa z Gdańska, jaki był? No dobra, też była Tola, pamiętam. Bolek. Da, jest. Du-dum-du-dum-du-dum. Machał dużą miednicą. Elvis Presley. Pięknie. Nie powiedziałem do końca. Steve Rogers z Avengersów. O Jezu, Marvel. Nie moja bajka. Przywódca Avengersów. Taki symbolizuje... Kapitan Ameryka. Pięknie. Nie wiem, co to jest kompletnie. Hip-pika.
No co? Koniec. Aha. Koniec czasu. No ile mamy? No pięć? Koń Rafał. Kacper i Bartek zdobyliście 5 punktów. To weź tego konia i resztę połóż. A, dobra. Raz mogli zagrać sobie. Przepraszam, nie wiedziałem, co to jest koń Rafał. Ale ja też podobało, wiem, że myślałem, że o tej strony będziemy czytać. Zero presji. Nie, bo... program zero presji, tak. Nie wiedziałem, czy od tej strony biorę, czy od tej. No, rozumiem, ja to połóż. A, ja myślałem, że chcesz to zgadywać. Tytuł. Michał, dobra. Teraz twoja kolej. Na spokojnie. W tym momencie drużyna czerwonych prowadzi 10 do 2. No i brawo. Czy już się poddajecie? No, lecimy. Ale możesz, teraz mogą 8 zdobyć. Wszystko jest panowie, dobrze. Czas, start. Czarny, piegowaty, wysoki, gra w filmach. Lektor, ja wiem, o kim mówisz, tak. On grał Boga, prawda? Tak, stary. On się nazywa... Wolność, wolność. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Polska, ona wynalazła Polska. Raka. Tak. Stary, taka bajka, jest błaty, zwierzę inne niż kot, przeciwieństwo. Było, już jest dźwięk następny. Co ty gadasz? Stary, you got one opportunity, nie? Oh man. No wiesz, one shot, one ten. Eminem. Tak. Yes. Stary, jak jest sportowe widowisko, że piłkarze biegają, turniej, olimpiada. Ktoś mówi o tym w telewizji. Argentyno, co ty zrobiłaś? Teraz błąd, będzie okazja na bramkę Higuain, ale zmarnował Higuain szansę na prowadzenie Argentyny w tym meczu. Argentyno. Ja wiem, o kim ty mówisz. Najpopularniejszy. Najpopularniejszy. Szpakowski. Tak jest. Stary, taki mały skurczyn, co musi wrzucić do dziury, żeby to po prostu ratować świat. Nie, ale dobrze. Jest ich stary 9. Kacper ma na ręku, na palcu mają, stary. Zniszczyć to. Ja wiem. Koniec czasu. Koniec czasu. No tak, i Frodo Baggins. Frodo Baggins. Mnie do Frodo. Brawo. I panowie, ale... zdobyliście 3 punkty. Brawo. 3, bo znowu coś nie tak. Idziemy. Nie, wszystko jest tak. Idziemy. Ale bardzo mi się podobało. Ale jak mówiłeś, przepraszam, ale ja mam 4 karty. Coś źle było, tak? Tak, powiedziałeś słowo rad. Gdzie? Ale on nie użył tego rad, że pierwiastę, tylko że nie jesteś z tego rady. Faktycznie. To jedno. No, ale zatem on powiedział, że pani Skłodowska wynalazła raka, co mi się bardziej spodobało, że to ona osobiście. To mi chodziło. Ho! Panowie, czas na podsumowanie pierwszej gry. Drużyna Kacpra zdobyła punktów 11. Pięknie. Drużyna Czarka punktów 9. Czas na kolejną grę. A ja mam pytanie do mistrza gry, bo był punkt bonusowy dla nas jeszcze przed grą. Czy to jest jakby... Został dodany. Dobra, dobra. Uszanowanko dla wielkiego mistrza gry, naprawdę. Tu my większość spędzimy. Michał, pytanie, jak bonusowy punkt. 11-10. Kończymy pierwszą grę wynikiem 11-10. Czas na kolejną grę. O nie, to trzeba dupską... Ktoś kłamie. Każda osoba z drużyny opowiada swoją historię. Drużyna przeciwna musi odgadnąć, która z historii jest prawdziwa. Cezary i Michał, wy pierwsi opowiadacie swoje historie. Naraz. Dobra, trzy, dwa, jeden. Kogo pierwszą historię chcecie usłyszeć? Michał. Czyją? Czyją? Czyją pierwszą historię chcecie usłyszeć? Dalej Michała. Trochę dekorum. Nie, dobrze, jest kobieta. Tak. I ona jest nauczycielką, tak. A my jesteśmy klasą w maturalnej i jest bardzo blisko matury. I ja mam jakąś średnią, nie wiem, 1,70 i na zasadzie jak tylko nie dostanę pały, to mam dwóje i podchodzę do matury i jest fajnie. No, a ona zaczyna pytać. A zawsze jak zaczyna pytać, to pytała mnie też. A zawsze jak mnie pytała, to dostawałem pałę. Dlaczego? Bo to już wiele rzeczy się na to złożyło. A, bo nie umiałeś. Nie, to... Nie lubiła cię za to, że byłeś po nie, prostu... Miałem, stary, ja z francuskiego miałem po prostu wiedzę, która gdzieś tam wyprzedzała klasę, też nauczyciela, no i to była taka forma zemsty po prostu, no. Rozumiem. Gnębiony jako jednostka wybitna. Uch, quel orech. Żyli papą, czasem mnie kto nem z lewy. Quel orech. To jest wariat. To jest absolutny psychopata. Psychopata. To już wtedy się zaczęło. Stary, Zalew o tobie mówi, że jesteś wariat. Ale to jest niepokojące, ale wariaci często mówią o innych, żeby przesunąć podejrzenia. Tak myślałeś sobie już wtedy? To jest prawda. Czy dopiero teraz? Zerowe osiągnięcia. Nie, miałem. I w każdym razie zaczęła mnie pytać, no i siedziałem w ławce i obok była koleżanka, która nagle zaczęła mi się chwalić, że ona ma gaz pieprzowy, nie? Że kupiła sobie gaz pieprzowy, żeby tam jej... Nie wiem po co ona... Bo się bała. Tak, się bała. Ja akurat tylko tobie to powiedziała, nie? Ja siedziałem z nią zawsze w ławce, gaz pieprzowy. Bo nikt z nią nie chciał siedzieć, a ze mną też nikt nie chciał siedzieć. Rozumiem. Ośla ławka. Dokładnie. No i ja stwierdziłem, że skoro ona zaczyna pytać, no to jak sobie psiknę gazem łzawiącym w oczy, no to nie będzie mnie pytać, nie? I sobie psiknąłeś gazem... Tak.
Tak, tak. Mhm. Na lekcji. I co się wydarzyło dalej? W sensie, co się nic. No wstałem. Wstałem. To było koniec. Poszli do domu, bo wstał. Został odpytany. Jest, i to miał łzy w oczach. Wstałem i zacząłem po prostu no myślałem, żeby to aktorzył, a nie trzeba było aktorzyć. No ból był jakby przeolbrzymi, nie? Aha. I co, poszedłeś do higienistki? No zaprowadził mnie ziomek, nie? A jakiego koloru był ten gaz? I co, i nie dostałeś tej pały, tak? Nie było już, nie było lekcji kolejnej. Czyli utrzymałeś wynik. Tak, tak. Nie było fizycznej możliwości, żeby ona mnie spytała, żeby dobrze. Mi wlepiła na razie, palucha. Dobrze, na razie wystarczy, Czarek. Twoja historia. Czy ja będziemy pytać? Tak, szybko. Dobrze. A potem będziemy pytać jeszcze. Aha, ja już wiem. Ale poczekaj, bo Czarka nie zna. Zalew już, ale jeżeli już ty już wiesz. Zalew już wie. Mam ale opowiadać? Czy dla formalności słuchamy Czarka, czy... Nie ważne. To po co? Napisz. Już napisałem. Dobrze. Przeczytaj na głos. Jestem bardzo wzruszony. Chciałem podziękować przede wszystkim, bo by się zgadało. Nie no, powiedz, co tam ciekawego. Dobrze, a więc tak, słuchajcie, to jest historia. Jak byłeś w zakładzie jak byłem w zakładzie psychiatrycznym, mnie kłódek odwiedzał. Nie, to historię znać. Wtedy tak go odwiedzał rozmowy ze swojej sali przychodził. No byliśmy osadzeni obok. No, tak, obok, no. Tak. Tak. Szczur nam zrobił dziurę, na szczęście podkop. Się było... A miał na plecach wytatuowany plan mapę. Wyjścia? Nice. A niestety był plan tylko jak zagadać do pana, żeby nam dawał lepszy lek. Gdzie byłeś? Co robiłeś? To było tak. To jest historia, jak miałem... No nieźle, tak. Miałem mniej więcej 7 lat. 7 lat. To była akcja, że poszliśmy z moim kumplem po cukierki. Halloween. Mm-hmm. Tak jest. I to jest teraz ważne w tej historii, że na naszym osiedlu był taki jeden wariat. Nie Michał, tym razem. Tak, byłem kiedy indziej. To był starszy facet, który był takim totalnym wariatem. Miał taką charakterystyczną siwą, ale już taką pożółkłą brodę. I on po prostu, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czy on się zajmował, czy on był po prostu skrzywdzony przez życie, ale on wychodził i po prostu krzyczał na ludzi na przykład. Aha. On potrafił na przykład zbierać kasztany i rzucać ludzi, nie? Ale zawsze jak ci ludzie byli dosyć z daleko, nigdy z bliska nie było. Zawsze było, że po drugiej stronie ulicy musiał być i wtedy rzucał tym kasztanem. Chciał mieć wyzwanie. Tak. Chciał mieć wyzwanie biegowe, na przykład chciał się sprawdzić. Czy rzuci kasztanem i się dogonił. Tego typu. Może był dalekowidzem. Może był dalekowidzem. Dalekosiężny też. Więc to jest ważne w tej historii, że jest ten gość. Jest ten dziadek. No i poszliśmy z moim kolegą właśnie po te cukierki i to było osiedle takie blokowe i głupio się chodziło po cukierki w bloku jednak. Nie było tego klimatu, jak jest na filmach, jak jest w bajkach, że ludzie chodzą po domach. Że dzieciaki chodziły po domach. Ale przy naszym właśnie tym osiedlu blokowym, najbliższe, bo wiesz, mieliśmy tylko 8 lat, więc daleko nie mogliśmy się oddalić, było takie małe osiedle domków jednorodzinnych i właśnie jednym z tych domków jednorodzinnych mieszkał właśnie ten pan wariat. I ja namówiłem mojego kumpla, żeby on poszedł tam, a ja będę stał w odpowiedniej odległości, żeby w razie czego... Rzucić kasztany. Łapać kasztany, żeby on mnie tylko zobaczył. I poszliśmy na początku, bo to było tak, że on... Co z tej historii zaraz będzie wynikało, ale on nie miał domofonu przy drzwiach wejściowych, więc było trzeba do niego tylko dzwonić przez furtkę. Więc była ta furtka, kilka metrów dalej i były drzwi wejściowe. Mhm. Więc stoimy przy tym domofonie, zadzwoniliśmy, on nic nie odebrał, tylko po prostu nam wpuścił, był tylko dźwięk otwierania. Więc mój kumpel przychodzi, był przerażony od początku, mówię, żeby we dwójkę, nie wiem po co. To było takie tak, że sobie śmieszkowaliśmy z tego, że idziemy do niego, ale jak się już to zaczęło odbywać, jakby już zaczęliśmy dzwonić ten domofon, to już byliśmy trochę takiej panice, ale jako to dzieciaki, nikt nie chce powiedzieć, że nie robimy tego. Ja wiem, co się stało. Nie było cukierki, kasztanki. Nie było, że ja się trochę cykam. I stał na końcu przedpokoju. I już drzwi rzucał cały dzień. Więc mój kolega przychodzi przez tą furtkę. Tak. Puka mu te w drzwi i te drzwi się otwierają i ten gość wciągnął krechę za rękę. Wciągnął go do środka. Drzwi zamknął. I koniec historii. I fajnie, dobra. Nice. I ten kumpel został porwany po prostu, nie? I co wtedy? No, jakbym był pewnie osobą już bardziej dojrzałą, pewnie bym wzywał pomocy, bym pewnie krzyczał. Ty wróciłeś sobie po prostu do domu? Nie. Pierwszy był odruch, że znowu zadzwonię w ten domofon, bo to miałem najbliżej. A zresztą nie mogłem przejść przez środek. No, nie wiesz, jak to się kończy? Bo były zamknięte. Porwanie. No, powiem wam. Więc zadzwoniłem w domofon i ten koleś nie odbierał po prostu, więc nie jest zbyt dobrze. Kumpel czyli zadowolił się jednym dzieckiem. Mm-hmm. Zadowolił się jednym dzieckiem. Po jakimś czasie ja już oczywiście byłem poryczany, poszczany. Przepraszam, a czy to mogłoby być na okładce? Zadowolił się jednym. Zadowolił się jednym chłopcem. Kacper Ruciński. W końcu on go wypuścił.
To nie było, to nie trwało bardzo długo. To trwało z minutę, dwie, ale dla, to było i tak bardzo długie. Dla dzieciaka to było bardzo długie. On go jak wypuścił. Ta historia. Ten kolega był po prostu, chyba nawet ten kolega się niestety właśnie posikał w tej spodnie w panice. No i co, już nigdy nawet jak widzieliśmy tego dziadka od tamtego czasu na osiedlu, to już nie było, że ej, patrz, idzie wariat. Tylko uciekaliśmy. To było, oj, my uciekamy, bo idzie ten pan po prostu. Okej. Okay. Znaczy, jakieś pytania? Bardzo wesołe historie obie też trzeba przyznać. Tak. O porwaniach i maceracji. Samookaleczeniu. Ja nie mam pytania, ja już wiem wszystko. Tak? Znaczy nie, aha, możesz, na formule... Możesz ze mną jako z człowiekiem, tak, który jest z tobą w zespole, a, słusznie, jakkolwiek nawiązać jakiś Znaczy jest tu dylemat. Element taki bardzo nieprawdopodobny, że on ma kolegów. Ale nie, on ma 7 lat, a nie mogli się jeszcze na nim poznać. Nie poznać. Wiesz, dzieci nie mają wyboru, nie? Racja. Kumpluje się z kim może. To jest też fragment, który będzie złączony z tą pierwszą wypowiedzią, że zadowolił się jednym dzieckiem. Dzieci nie mają wyboru. Albo chciał się zadowolić większą ilością dzieci, ale zobaczył, że tylko Czarek został i stwierdził, nie, okay. Nie, no ja jestem zainteresowany tym bardzo, bo ja... Też byłeś ściągnięty? Tak, w regę. 2 lata w regę, ale wyszedł z tego, przez kokę. Z tego się wyrasta. No fajnie, mam pytanie do tego, najpierw do Michała. I co, udało ci się ten francuski w końcu? Dało mi się, dostałem 2, podszedłem do matury. Dobrze. Dobrze, elo. W jakim formacie był ten gaz? To była, jak wyglądała ta puszka? Taki, jak taki mały dezodorant. Taki jakbyś kupił stary dezodorant, w sensie jak to się mówi, takie rozmiarów podróżnych. Jak masz, że taki mały, 10 mililitrów taki do psikania dezodorant. Do samolotu, że możesz wziąć. Tak, o, no kabinowy. Poproszę taki gaz pieprzowy do samolotu. I mały granat też, taki nieduży, do 100 mililitrów. Taki do 100 mililitrów nitrogliceryny. Czy masz pan napalm w butelce, taki, ale mały. Okej. Okay. Czy ty, bo ty mówisz, że ty wiesz, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Kto według ciebie? Znaczy, ale ogólnie czy teraz? Nie, tylko teraz. Teraz mniej więcej wiem, ale powiem ci na ucho, żeby nie... O, żebyśmy się nie dowiedzieli. Tak, bo głupio się mam zrobić. Sprytnie. Znaczy nie, no bo to możecie to tego... Wy macie takie fajne miny, jesteście zadowoleni, zostańcie w tym. Czarek opisywał swoją historię. Bardzo tak wiesz. Czasami ludzie tak kłamią właśnie dodając szczegóły, ale one brzmiały prawdopodobnie... Ej, brzmiały. Dla mnie obie historie są prawdziwe. Dla mnie też. Więc jakby, żebyś to wiedział. Mieliśmy tak zrobić. Musimy wybrać jedną z historii i tyle. Chyba, i tyle w temacie. Poczekaj, bo mamy jeszcze nie ten. Nie zadawać. Jak miała na imię ta koleżanka? Kłam. Stary. Żebym ja kobiety zapamiętywał. Wiesz, gdzie bym był? To bym miał problemy. To bym miał wreszcie prawdziwe problemy. Miała stary na imię, ma do teraz Aleksandra. Nie? Aha. Okej. Okay. Aleksandra. Aleksandra zmyślona. To ja Aleksandra, ja Aleksandra, no gdzieś tam Ola. No, mówi. Aleksandra, Ola się Ja tak, jestem już pewien. Zamiennie używa. Kłamie. On mówi prawdę, on kłamie. No dobra, no to idziemy tak jak ty. Bartek i Kacper, czas na odpowiedź. No to... Dobra, to po twojemu. Dla mnie to jest... Ja się cieszę, że tu jest. Czarek kłamie. Nieprawda. Udało się. No i dobrze. Widziałeś? A powiem ci, dlaczego wiedziałem, że po tym pytaniu wiedziałem, że Michał mówi prawdę. A mówił prawdę? Michał mówi prawdę. A myślałem, że kłamałeś. Ja zapomniałem, ja już trochę się też się gubiłem, co ja robię. Nie? No. A po to się zdarzyło? No. Tak. No. Czy teraz też kłamiesz? Ale dogrywka. Ale wiesz dlaczego? Bo o imię spytałem. Aha. Jakby powiedział od razu imię, to by kłamał. A że udawał, że wiesz, że nie wiadomo jak. Ale to było lata temu. Zagrałeś się jak świnia. Mówisz, że lata nadużywania. Ale ty naprawdę nie wiedziałeś, że specjalnie to zrobiłeś? Bo ja sobie zaufałem. Nie, chciałem, żeby wyszło jak najlepiej. Ale ty naprawdę nie pamiętałeś tego imienia tej dziewczyny? Nie, stary, no. Bo lata temu. Przyznaj się, że chciałeś. To już nie ma znaczenia. Ja wiem, ale ja sobie zaufałem. Nie, dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Kacper i Bartek. Tak, rozumiesz, jakieś Kacper i Bartek. Kocopolis zacząłem. Zdobyliście w tej rundzie 4 punkty. Ale nie rozumiem, za tą rundę? Za tej rundy są 4 punkty. Ja, mistrz, jak ty dobrze to rozdzieliłeś. A jak ktoś odgadnie... Nasza historia teraz. Czas na wasze historie. A jak ktoś odgadnie tylko połowę. Super. Aha, że zgadniemy, że on kłamał, a nie zgadniemy, że on kłamał. No to jesteśmy idiotami. Kacper, twoja historia. Moja historia. No dobra, moja historia. Więc jechałem z moją żoną, jechałem... samochodem jechaliśmy jeszcze przed córką, było tam jakieś, nie wiem, z 8-9 lat temu, jechaliśmy na jakiś... Córka biegła przed samochodem. Przed córką, tak. Córka nie ma prawa jazdy przecież. Jechaliśmy z żoną i z szosą
szosą. Z taką leśną. No i w pewnym momencie tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że dajmy jej wsiąść. Nigdzie się nie śpieszy, więc zajechaliśmy na taki jakby zagajnik, taką drogę leśną z takim szlabanem, wiesz, że nie można przejechać, to jest droga do leśni. I tam sobie stanęliśmy, tak trochę, wiesz, tak z boku. Nie przerywajcie, mówię się, i te. Podoba mi się. I... Ale się nie dotyka, jak może. Mnie moje ciało, zero presji. Jest za mała na tę ilość wody. Nie, no, czekaj, zagajnik, da. No i będą się całować chyba. No i przestań. No i stwierdziliśmy, że w tym samochodzie po prostu będziemy uprawiać miłość. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Tak. To było po ślubie? To było po ślubie. Bez nerwów. Roznieść tą budę, nie? Naprawdę, no dobrze. No. No. I wiecie, i to było takie, że no, że mógł ktoś wejść, przejść, wiecie, grzybiarz albo kto. No i dosiąść się. Samochody jeździły, wiesz. No i to było takie, no. Czyli fajnie. Podniecało ciebie to, że jest szansa. No jest szansa, że mógł że ktoś tak, się zobaczy. Tak. A czy to tobie teraz też to zostało? Co? Dalej masz tak. Żona. Czy dalej ci żona została? Czy dalej masz taką chęć? Nie, zupełnie z tego wyrosłem. Czy mogę kłamać? Kiedy ci przeszło? Bo chcę wiedzieć, ile mi zostało. Tak naprawdę to nigdy tego tak do końca nie czułem, ale wiedziałem, że żona bardziej to czuje. Ale to w seksie jakby z wieloma rzeczami tak jest, że to niby jest takie fajne i tak się robi, bo jest takie fajne, tak. A w sumie wcale nie jest fajne. No tak, i właśnie tak, o to tak, chodzi. Tak. No. Na przykład... No dawaj, powiedz to. Dawaj, nie, dawaj, spraw mi przykrość, spraw mi przykrość, spraw mi przykrość. Przykład... Daj mi temat na terapię kolejną. Jest. Dawaj. Przykład to, że i wiesz... Kafe. Tak. Płać stówę na terapii. Możesz mi mierzyć z błotem, ale dwie stówy. Tak, ale daj to mi. To ci mówię. Nasz świat idzie w tę stronę tak. Troszeczkę, nie? Że dobra. Kiedyś było, że teraz odkupuję. Nie, ja... Kacper, możesz skończyć swoją historię? Ja już skończyłem. No właśnie. Pytania do ciebie czy Zalew? To wszyscy? Jak to no robimy? Tak. Że po prostu pojechałeś z żoną i się kochać. Nie, jechałem na jakiś festiwal w Polsce. Skręciliście. Ale sobie skręciliśmy i czy ty jechałeś jakby grać? Tak. Czy to było... Grać. No, na jakiś festiwal tam. Ile byliście po ślubie? To był początek ślubu? No to jest 8-9 lat temu. Początek ślubu. Początek 8-9 lat temu, więc to było takie... Wiem, co, czy kłamie, czy nie. Czy doszło? Oj, no to widzisz. Do wniosku, że dobrze jest, że jest... Wydaje mi, czy wydaje mi się, że nie? To jest prawda. Bo po wszystkim się, płakała i po wszystkim płakała. Nie, patrz Bartek. Do kamery, jeszcze raz. Ja nie, bo ja zacznę płakać. Nie, jeżeli w historii jest, że Kacper uprawiał seks z kobietą i ta pozostała nieusatysfakcjonowana, no to mnie skłania w kierunku prawdy. Nie wie, ponieważ ona po prostu płakała i jechała tak. Nie tylko to. Tutaj ty prowadzisz. Jakie plusy? No, seksu z Kacperem Rucińskim. Też no. Śmiesznie jest, zabawnie, taki żywy. Kacper ma status. Mamy inne poczucie humoru. Inne rzeczy nas śmieszą ewidentnie. A, nie byłeś ze mną w Bartku, nie, czas na twoją historię. Ale my możemy zadawać pytania. Może wolimy to wszystkim. Możecie zaraz. Dobrze, dobra, wolimy to wszystko. Kochani, więc tak. W 2009 roku ruszyłem. Nie żyłeś wtedy. No, mam nie tu. Dobra, koniec. Mówiłem ci późniejszy rok podaj. W którym roku? 2009, jeszcze piłem. Pojechałem na tego, na Eurotripa ze znajomymi z całej Europy normalnie. Skręciliśmy w taki tak, zajazd. Tak, i patrzę, to... jakiś typ dyma typiarę w wozie. A typiara była w wozie, bo byliśmy akurat wozem. Wozem drabiniastym jechali. Chłop babę rycha w wozie. Nie, pojechaliśmy, słuchajcie, na się Bałkany. W dupę. Czy w Bałkany, nie wiem jak się mówi tak. W Bałkany. Zależy, czym jechałeś. I byliśmy na takim festiwalu Gucza. Festiwal Gucza jest festiwalem trąbkarskim, jest festiwalem turbofolkowym, zbiera z całych Bałkan największych wykrętów i jest transmitowany w serbskiej telewizji. I tam występują, kojarzycie muzykę turbofolkową? Oczywiście. Nie, ja nie kojarzę. To jest Kalaszników na przykład. Doskonale. Zresztą wykonawcy tego utworu byli bracia Bojkowy, chyba się nazywają? Tak jak ci z tego Undisputed, jak Jury Bojka. Występował gigantyczny festiwal. 200 tysięcy osób, to je pilnowane przez Romów. Ponoć za darmo, ale trzeba im zapłacić 5 dinarów, co nie jest dużo. Bo dają, słuchajcie, 3 listki papieru na łeb. Wilgotne czy suche? Nie, suche. To nie ta technologia, to jeszcze chwila. Czyli też nieużywane. To było w 2009. Ale mogły być używane po prostu. A za 10 dinarów dają gryza pizzy. Od tylca. Czyli od dupy. Tak. Czyli dziwnie trzymają, cały czas im tak spada. Problem było tam, że było potwornie gorące, my się co chwilę gubiliśmy, więc mój znajomy z pozdrowienia wpadł na tym, żebyśmy przewiązali się takimi balonami,
co na hell, nie? I dzięki temu jak... znaleźć. Tak, dokładnie. I zauważyli to organizatorzy, taką grupę takich właśnie agentów i mówią, kurde, chodźcie. I jedna z nas znajoma była taka bardziej wygadana, ona z Francji w ogóle taka, hej, ho, sikała w ogóle na stojąco. I do morza, można. A, dobrze, tak dobrze, jest. Dobrze. Tak wypychasz biodra trochę. Miednicę całą. Tak, tak. I to jest bardzo w ogóle uwalniające. Kobiety, róbcie to. To jest mina twarz. To jest... Ale zawsze w wodzie. Nie. Bezpieczeństwo i higiena szczania. Przede wszystkim. No, nigdy inaczej. I zabrali nas na zaplecze, gdzie cieli grubo tam. Naprawdę było tak. I wszyscy wyglądali jak po prostu, jak serbskie kanapy wyrzucone na brzeg. Takie mordy hardkorowe chleją. I mówią, zaraz wejdziemy i... Weźcie coś, życzcie, wiesz, bo będzie rozmawiać z wami prowadzący tego wszystkiego. To był taki, kurde, złotozębny, taki ha, 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 serbski prowadzący, taki old school. Widać, że morderca w latach 90. 100%. A teraz się ale to był 2009, więc już uczciwy człowiek. Było, minęło tego za kuli Miloszewicza. To się miało zagoić, się zagoiło. Pamiętacie tego typa, co w Trybunale Haskim wypił truciznę, żeby powiedzieć, że nie jest zbrodniarzem? Kojarzycie Ziomka? Coś kojarzę. Było. Typ Beskitu miał postępowanie w Trybunale Haskim i powiedział, nie jestem zbrodniarzem. Wypił truciznę, umarł. Oni, no, to mega potwierdziło to nasze zarzuty, że jesteś zbrodniarzem. Ale w ogóle też, bo chcieli mu alimenty przyklepać, no tak samo. Przypominam, że to jest historia zalewa cały. I co? To nie moje dziecko. I teraz jest największy modyfikator. Ja dokładnie wtedy mówię, o nie. To jest ta rozprawa. Czy chce pan pomyliłem rozprawy? Chce pan porozmawiać o Bogu? Nie! No zawsze no. Trzeba warto mieć. Kończ ja historię. Mój ziomek, wtedy mój ziomek i ja sobie przypomnieliśmy, o kurde, a myśmy zjedli bardzo dużo tam rzeczy takich, co poprawiają zabawę. Nie patrz na samego siebie. Tam jest rozmawiaj z nami. A, wolę się na siebie, bo mam potwierdzenie wtedy. I, że to i nagle mi się to załadowało. Ja czułem takie przyspieszenie i wchodzimy na żywo. I koleś, to jakiś proszę znany polski toast tutaj. Życzenie dla wszystkich. Ja z panikowaniem mówię, WKS! Zacząłem drzeć mordę i to poszło na jedynce serbskiej. Wydzieranie mordy WKS. Ponoć do dzisiaj jest gdzieś do znalezienia. Więc taka historia. Ja na szczęście mam internet. Proszę. Nieopłacony, więc jesteś niezagrożony. Słuchaj, do mnie mów tak, ty twoje myślisz to. No. Co? Na początku chciałem powiedzieć, że zalew poszedł moją drogą, czyli swoje kłamstwo owinie w jak najwięcej szczegółów. Później pomyślałem, że to jest zalew. On tak po prostu zamawia nawet pieczywo, mniej więcej. Tak to wygląda. 15 minut zamawiania. Co zamawia pieczywo? Cóż, ty masz musisz zadzwonić poproszę, za czas? Dwa chleby. Za tydzień. Dwa chleby na 12. Jak ty masz poukładane życie w ogóle? Będę potrzebował bułki o 12 we wtorek. Ale żeby była świeża. Proszę ją zrzucić. Bez ziary. Rzućcie. No. Więc to, że były opisy barwne, nie są żadną strategią naszego rozumowania, bo to opowiadał zalew. Tak, tylko też o tym myślałem i chodzi o to, że jakby ty to odnosisz do rzeczywistości, w której zakładasz, że zalew ogólnie mówi prawdę. A w sensie te szczegóły w tej historii są takie same, jakich zalew używa na co dzień. Tak. A zalew na co dzień tak pierdoli, tak. Że na co dzień tak samo się mija z prawdą jak teraz. To prawda. Teraz czyli tak naprawdę kłamie. Wargi. Rozumiesz? Ale Kacper wziął historię, w której... No generalnie... Za chwilę wrócimy do programu. Idioci debatują. Ale nie może tak być. A mi się spodobał ten taki klimat nagle. Uważam, że mamy tu do czynienia z tym. Jakby to było bardzo ważne dla przyszłości. Stary, zobacz ten program. Zwęszyliśmy kłamstwo u Zalewa i postanowił nas jakby obrazić, zdenerwować. Zdenerwował. I że nagle jesteśmy idiotami, wiesz, tak. Czyli dobrze węszymy. Ale dobrze węszymy. Nagle. Historia Kacpra jest... Tak była tak krótka, tak szybka, więc może być bardzo wiarygodna. Po prostu opowiedział nam, że kochał. Ja mam, stary, trzy kurde tezy za prawdziwością historii Kacpra. Dawaj, wymień. Po pierwsze jest takie, ile jesteś z swoją partnerką aktualną, zusammen? No bo tak wiesz, że jesteś w trakcie rozwodu. 17 już prawie. Stary, być z kobietą 17 lat i nie przebzykać jej, wiesz, w lesie. To jest matka jego jest dzieci. To jest gejowe 100%, nie? No to jest gejowe 100%. Trzymaj tego swojego pitbulla tam. Nie wiem, czy dalej rozmawiamy o Kacprze. Ja nie wiem, o czym Kutek teraz rozmawia ze mną. Stary, no jak możesz 17 lat i wiesz, i nie mieć gdzieś tam jakiegoś takiego doświadczenia, to co, to stary, obiadu razem nie jedliście?
Nie, no nie wiem, może złe porównanie, nie, ale jestem, no nie, uważam, że stary, no, ta historia jest o tym, jest, że uprawialiśmy, co, czy Kacper jest prawdziwy? No jako postać? Ja uważam, że jego kreacja jest kłamstwem sensu largo, ale to nie jest rozmowa na ten temat, nie? Chodzi mi o to, że jeżeli jesteś 17 lat z kobietą, no to pewnie zdarzyło się cimcirymcim w krzakach, tak? Tak. To jest jakby, a o tym jest ta historia, zdarzyło się cimcirymcim w krzakach. Tak. To nie jest jakieś takie, o nie, to jest niemożliwe, tak? Wyraźnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, czy ja z tobą rozmawiam? A jak długo byłeś z kobietą najdłużej? Jak długo byłem najdłużej z kobietą? W związku. 4,5 roku byłem. No to jest dużo. I było cimcirymcim w krzakach. Było, byłem. Było, byłeś w tych krzakach. Na safari. No, to on wie, o czym mówię. Przepraszam najmocniej. I chodzi mi o to, że to jest pierwsze. Drugie jest takie, że miał beat o tym, że seks w krzakach to jest jakby okan dupy. Miałeś takie, mówię, ze sceny, a jesteś jakby całe życie z panią Karoliną. Więc kogo Karolina. Innego tam miałeś w tych krzakach, wiesz? Karolino. Karolino. Tak się widać. Kogo innego tam miał, kogo innego miał w tych krzakach tam, wiesz? No tak, to prawda. Skoro też miał o tym bit, to by wynikało, ale, że jakby prawda. Ale tylko, że ty umknęło ci to, że on... Nic mi nie umyka! Nie, ale kontynuuj, oczywiście, nie? Zanim nie przeżyje tego spotkania... Jeszcze raz? Zanim nie przeżyje tego spotkania, zanim przed moją śmiercią chciałbym jeszcze powiedzieć, że on był w samochodzie. Rozumiem. No. On był w samochodzie, nie w krzakach. I ja go chciałem zapytać wcześniej, czy wychodził z samochodu, ale teraz to bez sensu. Wychodziłem. Ja miałem dobrą taktykę, ale mi się pomyliło. Wychodziłem z samochodu. W czasie tego. W życiu. Chwila. Ja kiedyś wychodziłem z samochodu. My dalej jesteśmy w samochodzie. Wydaje mi się, że Kacper mówi prawdę. Że Kacper mówi prawdę. Kacper podejrzewam, że w każdym momencie swojego życia chce się pochwalić, że zdarzało mu się kochać kiedyś z kobietą i stłamsić swoją żonę. Mi się wydaje, że tak, że po prostu jest krypto-homoseksualista i tutaj jest okazja się pochwalić na antenie, że jednak był seks z kobietą i to wykorzystuje. To może tak być. No. Cezary i Michał. Przepraszam, jeśli to nazwy na osobiste było, odpowiedź. Nie? Dobra, 3-4. Kacper. 3-4, to już powiedziałeś. Wybieramy, że Kacper. Ale Kacper, że mówił prawdę, Kacper tak? Kacper mówił prawdę. Dobra. Wybieramy Kacper. To jest ojcem. Nie. Tak się gra w tę grę. Fuck! Ale was zrobiliśmy na taką sztuczkę, czujku. Czyli gdzie, moja kłamliwa... Gdzie w aucie? Gdzie w aucie? Gdzie? Z kobietą. W aucie z kobietą. No co wy? Co wy? Niebezpiecznie to niebezpiecznie jest. Przy drodze, tak blisko? Tak. A jakby jechał? Jakby ktoś jechał, wszedłby? Nie, jakby on jechał w trakcie. Jakbym ja jechał. No. Bo moja kłamliwa twarz po prostu was po raz kolejny... Zmyliła. Zmyliła, ale to się zdarzyło. Akurat. Niczym się nie przejmuj. Ja uważam, że tutaj... Jest autentycznie załamana. Nie, ja straciliśmy punkty, 4. Zostaliśmy w pewien sposób oszukani. Natomiast tak, gratulacje dla mistrza gry, który czuwał i kawał dobrej roboty. Za dobór dźwięku. Dobra ze strony mistrza gry. Mistrzu gry jesteś najlepszy. Ale ty jesteś jak... Dziękuję, Michał. Pół punktu. Brawo! Tam pół punktu. O Boże, byś wiesz gdzie byś pracował. Tak. Komu byś herbatę nosił? Tracę cały szacunek do siebie, a i tak przegram. Panowie, czas na podsumowanie kolejnej gry. Ta gra zakończyła się wynikiem 4-0 dla Kacpera. Nice, brawo. Czas na kolejną zabawę. Tarara riraraj. Muzyczna gra polegająca na odgadnięciu tytułów oraz wykonawców największych polskich hitów przygotowanych przez drużyny. Jacie! A ty zalew jesteś z Wrocławia, tak? Nie, wiem. A czym ty tu przygotowałeś? Nie wiem. Jestem nie wiesz, do czego piję. Cezary i Michał, zaczynamy od waszej drużyny. Czyli my zgadujemy, czy jakby... Zaraz się wszystkiego dowiesz. Dobra, taki jestem niespokojny. Pamiętaj, mistrz gry wie, co robi, bo jest naprawdę najlepszy. Zaraz się pożygam. To jest też jedyna droga. Niektórzy traktują mistrza jak mistrza, a niektórzy jak mistrza z więzienia. To nie wiem, czy wiesz, co to jest. A, mistrz pełnie, nie? O, jest, uwaga, nie wiem, o proszę. Nie, to nie tyczy też. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Dobra, spróbuję to zaśpiewać, stary. To jest... Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, Rąbany wszystko jest inaczej. Piękne, to jakby po prostu Edward Stachura wrócił. Edward Stachura wrócił, proszę pamiętać. Panowie, zanim odpowiecie na pytanie, co to za piosenka, przypomnę, że macie 4 koła ratunkowe. Tak jest. No to z chęcią się dowiem, tak. Mogę ci je, Michale, przypomnieć. Poproszę. To są te koła, przypomniałem. Wers śpiewany przez jednego gracza, wers śpiewany przez drugiego gracza, krótki fragment utworu,
oraz wers z refrenu. Z każdego koła ratunkowego możecie skorzystać tylko raz w trakcie gry. Poprosimy te dwa wersy cały czas, żeby się nimi posiłkować. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz, już nie śmiejesz się jak kiedyś. Co się to mówi? Każda radka z skutkiem. No i po stole mamy, brawo. Nie, no to stary dotyka mnie gdzieś tam. Trafia to w moją wrażliwą stronę, no ale nie wiem co. Bierzcie jakieś koło i lecimy, no. Poczekaj chwilę. Nie wiecie ewidentnie. No ale poczekaj. Czy ty robisz presję? Tak. W programie bez presji? Tak. To nie jest okej. Okay. Kasper, to nie jest okej. Okay. Wymieniaj. Już okłamałeś, że uprawiałeś seks w aucie ze swoją żoną. Tak. No właśnie. Bo taka była gra. W lesie. Nie. Tak. To znaczy nie ten, ale faktycznie szansa, że ze wszystkich zespołów polskich, jakie są, traficie, jest tak nikła. No, ale zacznij, on już nam podpowiedział, że to polski zespół. No bo to są zawsze polscy. No to źle. Ta podpowiedź nic nie dała. To jest Rolling Stones, jedyna piosenka po polsku. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Jak weźmiesz, wszystko jest inaczej. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Jak weźmiesz kamerę, to oni zauważą. Jak kiedyś. Ja też się naciąłem tydzień wszystko temu na to. Inaczej. Ale jak Kutek szedł w stronę kamery, to podejrzewam, że ludzie przed telewizorami robią... Co jest? Głowę chowają. Gust rośnie na nowo. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. O nie, stara kontuzja. Wszystko jest inaczej. Ty, wariat, koło. Jakie koło? Piosenka śpiewana przez Kacpra, śpiewana przez Zalewa, fragment muzyczny albo wers refrenu. Albo odpuszczamy, idziemy do kolejnej piosenki. Poczekaj, nic nie odpuszczajmy tak szybko. Kto wybrałby taką piosenkę? Podejrzewam, że... Kacper. Podejrzewam, dokładnie. To musiała wybrać osoba, która ma uczucia albo emocje. To Zalew odpada. Zalew odpada. Czyli to Kacper. A i Zalew też na pewno wybiera więzienny gryps. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr, a te więzienne dni czekają mnie. Bądź jakiś rap, nie ma innej muzyki. Zalew, tu już ustaliliśmy, bo didaskalia drobne, że rozmawialiśmy i wybraliśmy z Michałem tę samą piosenkę, ale nie weszła. Może nie Kasper nam zaśpiewa, ale z racji tego, że wiedzą, że to jest bardzo trudne, niech zaśpiewa całość. Stary, nie. Ja bym to odpuścił i szedł do kolejnej, bo zmarnujemy jedno koło. Też? Tak, i stary, jak zgadniemy dwie z trzech, to i tak jest. Ale co nam to da, że zaśpiewa to Kasper i stary, czekaj, my przede wszystkim, my i tak przegrywamy. I jakby jeszcze zamierzamy, nie. Ale chciałbym przegrać, dobra? I to jest jakby, więc jak zgadniemy dwa z trzech, to i tak jest to. To niech zaśpiewa nam to Kasper. Ponieważ będziemy mieli jeszcze trzy koła na dwie inne piosenki, a koło pierwsze i drugie to jest to samo. Więc po co mieć na samą piosenkę? Cezary i Michał, jaka decyzja? Robimy to, Michał. Jakby... Ja czuję, że jak on to zaśpiewa, to nam to otworzy głowę. Słuchaj, chcesz, żeby śpiewał, niech śpiewa. Kasper, który wers? Dopłaczesz czy odjusz? Weź wszystko, co śpiewaj. Dopłaczesz wszystko, czy odjusz? Bo nie bądź taki. Nie, bądź ludzki. Ile lat my się znamy, no. Bądź człowiekiem. Za długo. No zaśpiewaj. No dawaj. Pierwsze dwa. Nie, który? Wszystkie. No i a trzeba było odpuścić. Nie wiem, płaczesz już, nie no śmiejesz. No ja drugi. Odjusz? Drugi. Odjusz. Drugi. Odjusz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Po! Dobrze, że nie będzie jakaś dziewczyna. Jak kiedyś, już wszystko jest inaczej. Już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Bo już nie śmiejesz się jak kiedyś, wszystko jest inaczej. Po! Ja wiem. Wesoła ja piosenka. No. Sting. Ale przez K. Przez K, bo to jest bardzo lubelski, fajny, szanowany pop rock. Słuchaj. Kiedyś wszystko jest inaczej. Nie, to na pewno facet śpiewa do swojej dziewczyny. Który facet był takim romantykiem? Powiem ci szczerze. Ja jedyne, co mogę zrobić, to przedłużać ten proces. Jak prawdziwy adwokat. Cezary i Michał. Zgadujemy. Jest to Kaja. Nie, to nie jest Kaja. To nie jest, dobra, to zgadujemy co innego. To jakiś facet śpiewa. To jest facet. To jest stary w takim razie Piasek. To może być Piasek. To jest Piasek. To może być Andrzej Piasek. I tytuł piosenki to jest Płacz. A więc Nie, no jak nie? Nie, na tym polega ta zabawa, że masz wymyślać twórców. A jak jest taka, to co? Kto to był? Grajcie w swoją zabawę, no. My wiemy, jaka jest zabawa obiektywnie. Kto to był, proszę pana? Panowie, to jest błędna odpowiedź, a poprawna odpowiedź to Warius Manx.
Księżycowa piosenka. No to nie byliśmy daleko. No nie. Byliśmy tyle. Tyle. Bardzo blisko. Księżycowa piosenka. To jest to samo praktycznie. Ale wiesz, to jest niełatwe. Klimat się zgadza. Wybraliśmy o wiele łatwiejsze piosenki. To jest prawda. Bartek i Kacper. Dawaj. Teraz czas na wersy dla was. Dawaj. A ja w swojej skórze skaczę tak, żeby każdy ruch mnie niósł jak trampolina, kaszka przegina. No nie, no muszą śpiewać nam to, stary. Ale poczekaj, no. A ja jakaś wiocha straszna. Tak, żeby każdy ruch mnie niósł jak trampolina. No, powiedziałem? Kaszka. Bardzo dobrze. Wiesz, odegrajmy się, jeżeli no, punkty przegrywamy. No dobra, to Kaśka przegina może być osobą. Ja jestem małostkowy, też jestem małostkowy. Ja jestem małostkowy. Na przykład Katarzyna Nosowska. Stary. No nie? Nie, to jest o Katarzynie Lubnauer. Ale już ja już im chcę podpowiadać. Ja jestem takim człowiekiem. Oni są tak. Słuchaj, ja chyba bardzo bym chciał zobaczyć jednego z tych asów tu śpiewających. No tego, tak, ale którego bierzemy? Kurde, to jest taki niesamowity. Mogę wam dać podpowiedź, to wybra tę piosenkę. Nie. Nie chcemy twojej podpowiedzi. Ty. Nie. No to on. Też nie. Sama wpadła. Sama nam wpadła. Sama na mi wybierała, ja mam jakoś. No. Nie, no niech śpiewają. To przecież... Michał będzie śpiewał. Pamiętam. Dobra, to bierzemy, że... Ale spróbuj coś. Tak, żeby... Dobra. No, a pamiętam, przypomnieć jeszcze raz. Przypomnieć. Jezusie śpiew. Stary, tu będzie tyle cięcia. Ale lecimy ze słowami, no. Patrz, jak oni teraz wyglądają. To już. Co to jest, stary? Szósta klasa, bal. Tak, żeby każdy ruch mnie niósł jak trampolina. Kaśka przegina. Dobrze! Brawa dla Michała. Sam tobie bije brawa. Oni już się nienawidzą. Nie będę tańczył. Nie ma. Ja mam nogi od lewej strony. Kaśka przegina. Ja też nadmieniem w ogóle nie słucham polskiej muzyki, więc jest, nie mogę być problematyczny. Tak, to jest polska muzyka, podpowiedź od nas. Sorry, to na ciebie będzie. Znasz jakiegoś takiego wesołego wykonawcę, takiego, co nie śpiewa, nie zamula pałki i tak dalej? Bo to by mniej więcej tak brzmiało, jak coś takiego, wiesz. I do tańca, i do tego drugiego. Dlaczego? Jak trampolina. W ogóle nie jest prawdziwe. Kaśka przegina. No nie, no. Jest coś w tym, ale to jest znam. Niech nie obrażając tutaj autorki, autora, to jest dość infantylne, to, a co mów się tu pan dzieje. To pan. I tylko jedyna kwestia jest, że to prawdopodobnie jest jakaś taka popowa, rozrywkowa sytuacja z ostatnich lat. Wiesz, o co chodzi? To nie są. To nie jest utwór sprzed 1990 roku. Który coś niósł w sobie, taki ładunek. No bo jakby, w swojej skórze tak. No, dobrze, czy bierzemy jeszcze jedno koło do tego, czy... Szczerze to ja tego nie odgadnę nigdy, bo ja po prostu nie czyli tak. Olewamy ten utwór? Ale możemy strzelić to, Jezu, kogo znamy z takich infantylnych sytuacji. Bardzo trudna jest ta gra. Natalia Kukulska, Puszek Okruszek. Raczej nie. Ale. Sprawdźmy. Nie? Poprawna odpowiedź to Sanach Marcepan. Byłem blisko. Widzisz, to jest infantylne. Tak jak my z Andrzejem Piasecznym. Tak. Ale zgadłem rodzaj. Infantylne gówno. Czas na drugą piosenkę. Nie wytniemy tego. Będę to powtarzał cały czas. Czas na drugą piosenkę dla Czarka i Michała. Kurde, stary, serio. Ja wcześniej się wstydziłem tego, że ja nie widzę. A jutro teraz... znów jedna myśl nie pozwoli mi zapomnieć chwili, która wraca wciąż do mnie. Jezus Maria, to się znowu dzieje. Znowu Michał wstał. Odejdź od kamery. Do mnie, nie? Czy mogę coś powiedzieć? Nie, zapytałeś mnie, czy możesz coś powiedzieć? Mówię nie. Ale żebyś tego. To ale z tobą często jest atmosfera, jakbym był na imprezie o drugiej w nocy w kuchni, bo kolo chodzi, po prostu gdzieś jest. No ale stary, nie widzę, no. Aha, to oczy. O to mu chodzi. Oczy. On się śmieje. A czy potrafisz słuchać? Ciebie nie. To szkoda, bo ja mogę wam to zaśpiewać. No. O, free of charge. Poprosimy bez koło. Nie, stary, no musi być jakieś koło. No, Zalew teraz śpiewa. Stary, ja mogę udawać, że myślę. Wiesz, o co chodzi? Nie pozwoli. Nie, mogę robić tak jak ty, no ale... To rób. Wraca do mnie. No. Już nie widzisz. Mamy najpotężniejszym kołem, moim zdaniem, jest wers refrenu. Stary, wiesz co ja uważam? Ja uważam, że olewamy to i jest kolejna piosenka i walimy cztery koła i może jakiś cudem zgadniemy. Trzy. To nie jest głupie. Od początku, to nie jest róbcie cztery tak. Koła na jedną piosenkę. To nie jest tak. To jest tak ciężkie. No to idziemy szybko. W minimalizm. Co? Idziemy w minimalizm, no, ale to ale jest ale tak, stary. Dobra, ja tylko... dwie i mamy tę rundę. Pozwól mi pamiętaj, że mamy łatwy palą dla nich potem. No mam ładne, ale stary, niech chłopaki wygrają, niech się cieszą. Ja nie jestem a taki, to prawda. Do gleby. Tak, tak. Niech, ja dzisiaj mi mleczarz dostarczy mleko. Oczywiście, ja sobie wrócę do Artybuki, zamówię i jest...
Czarek i Michał, jaka decyzja? No moim zdaniem... Ja zgadnę. Nie, tym razem. Dobrze, tym razem zgaduje. Piasek płacz. Nie, nie. Piasek płacz. On nie, żartował. Piasek płacz. On niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Serio? Poprawna odpowiedź Lady Punk. Reni Jusis tak zakręcona. O, a się... Lady Punk. Lady Punk. A się... Czarek, tak ty się w ogóle nie znasz na muzyce. Szykowałem się do zaśpiewania tego, bo to było fajne bardzo. Tego to było dość proste. Dawaj nie? Dla nas. Wstyd. Tutaj musimy te trzy koła użyć. Stary, choćbyśmy dobra, wszystkie dobra. Koła mieli dobra, znalazować. Dobra, dobra. Dawaj, no, jeden czas na piosenkę. Ale na kolejną stary walimy wszystkie koła. Cicho. Brylę. Ja jestem małym chłopcem, żyję marzeniami, które zobaczyłem na filmach, kiedy byłem mały. Nie wiedziałem, co to jest sos, co to być na fali. Dobra. Jeżeli się pojawia słowo sos, no to jest... to jest kulinarna, tak? Nie. Na szeroko tutaj wchodzę jak Magdalena Gessler. Będę kroił bęger, przygotuj nóż i deskę. To śpiewał Wesoły Kucharz. Ma rację. Nie, to jest jakiś hip-hop, Funky tak? Filon. Stop. No znaczy, może być współczesne. No to ty powinieneś bardziej wiedzieć, bo ty w hip-hopie trochę siedzisz. Nie, ale ja polskiego nie lubię bardzo. No ale to sobie przetłumacz na angielski i spróbuj. Kiedy byłem mały, nie wiedziałem, co to jest sos. Co to być na fali. No to to będzie co? No to to będzie co? Ja jestem małym chłopcem, żyję marzeniami, które zobaczyłem nie, on nie mówi filmach, sos. Kiedy byłem mały. To jest SOS, podpowiedź. SOS. Nie żartuję, to nie była podpowiedź. Przepraszam. Ty, ale to jest takie, taki kurde... Mrozu. OSTR taki kurde. Mrozu ja albo... jestem małym chłopcem, nie, żyję marzeniami, które zobaczyłem na filmach, kiedy byłem mały. Nie wiedziałem, co to jest sos, co to być na fali. Nie, no dobra. Fatalne. To jakby za mało to było... Fatalne, bo ja strzelam. Nie oceniaj mojego hip-hopu. To jest piosenka śpiewana. Ja to wybrałem, ja też mam na bank. To jest piosenka śpiewana? Tak. Gnębiony przez nich. A bierzemy stary jeden wers z refrenu? To będzie nam dużo da, myślę. To bierzemy wers z refrenu jako podpowiedź? Nie, dawaj, wers z refrenu. Wers z refrenu, dawaj. Dawaj, wers z refrenu. Wers z refrenu, yo. Jestem poza kontrolą, chciałem więcej, mam polot. To jest wers z refrenu? Tak. To jest jakiś Mrozu, coś czuję. Zanim wybuchu pozdrowienia dla Mrozu, kiedyś byłby... Tak. Potwierdziliście? Nie, no, oni nie mamy to. Nie, to nie poczekaj. Ja potwierdziłem słowa Michała. Będziesz, co to jest? Nie mów. Hmm? To jest Piasek Płacz. No dobra. Piasek Płacz, to nasza ostatnia odpowiedź. Jesteś pewien? Tak. Jesteś pewny, że to Piasek Płacz? No, może tak. No. Sprawdźmy. Bartek, jesteś pewien? Jak tak. Żony. A Jezu. Ha! To co to jest za utwór Piaska w takim razie? Jak ostatnie dwa nie będą Piasek Płacz. To znaczy, że ktoś nas... To jest tytuł naszego odcinka. Poprawna odpowiedź to Tymek poza kontrolą. Nie wiem, co to Tymek. Nie, nie wiem, co to znaczy poza kontrolą. Na razie panowie, jest czas na ostatnie piosenki dla jednej i drugiej drużyny. O, a przepraszam, wy zgadliście jedną? Nie. Nie. Ani jednej nie zgadliście? Nie, tak. I, a ale my mają, też nie. Mają te same czytanie, tak, kochany. Jak ostatnia, to nie będzie Piasek. może przedyskutujemy naszą Cezary wersję, i Michał, czas na wersy dla was. Prosimy, panie mistrzu. Ale czekajcie, to jest remis, tak? Do tej tak, pory. Tak, i mamy trzy koła, oni też. Nie jest to zwykły Ursus. Mamy skórę i komputer. Klimatyzę, serwo, wiatrak, szyber, kółko z futer. Dobra, to też jest jakiś rap chyba. Bo Ursus to na pewno rap. No ja się tak skłaniam, żeby powoli odpuścić Piaskę. Nie. Piaskę na końcu. Pamiętam refren bardzo dobrze. Bo to ale to jest nasze ostatnie, tak? Tak, więc poprosi, panie mistrzu, mam pytanie, bo tego indy koła jeszcze nie było. W całej łaskawości mistrza. Jak użyjemy koła refren, to czy refren będzie też cały czas wisiał, tak jak ta plansza? Możemy tak zrobić. To w takim razie poprosimy od razu refren i będziemy mieli troszkę łatwiej. Tak. Bardzo rozsądne. Właśnie po to, by wozić ją. Czy to jest 4-18 tylko w moim samochodzie? Ale jeszcze nie jeszcze tego nie mówię. Ja nie, 4 piaski i cztery piaski w moim samochodzie. Po to, by wozić ją. Dobrze, poprosimy teraz to brzmi jak... Dobra. Fragment piosenki. Jemność. O chuj. Czy można jeszcze kapkę dłużej? Jemność. Ciemność. Ciemność, mrok i przyzywany szatan, właśnie moja stara. Tak. Moim zdaniem Piasek Mrok. Mamy jeszcze jedno koło i tym razem śpiewa Zalewini. Ale to... Dajcie te dwa wersy i powiedzcie, który wers. Tak, chociaż to jest taka melodeklamacja, więc to nie jest mocno ważące. Mamy to, co teraz no ale stary, staraj się, nie? Serwo, ale potem ja mogę spróbować jeszcze.
Dobrze, poprosimy pierwsze dwa wersy. Dobra. Nie jest to zwykły Ursur. Mamy skórę i komputer. Klimatyzę, serwo... Dobra. No ale przerwałeś mu w połowie. Klimatyzę, no bo... serwo, wiatrak, szyber, kółko, futer. To był taki... Dobra, czyli na pewno rap. Kiedyś tak było. To ja wam to zaśpiewam. No. Nie jest to zwykły... Nie jest to zwykły Ursus, mamy skórę i komputer. Klimatyzę, serwo, wiatrak, szyber, kółko, futer. Nemna. Jaki wstyd! Żadnej piosenki nie zgadniecie. Jaki wstyd! Po co? Słuchajcie, chyba jesteśmy w momencie, że będzie to... Remis. Nie, piasek i... Płacz, no, ale jeszcze nie. Albo mrok. Mrok i płacz. Jeszcze pewniaka nie bierzemy. Stary, ja z chęcią bym z tobą pogadał, ale naprawdę... Michał, Cezary, czas na waszą odpowiedź. Piasek płacz. Piasek płacz. Nie, dobra. Niestety nie ja jest strzelam, to prawda. Strzelam, że to był Kazik. No. Kazik. Piaskiem. 12 groszy. Ty, a ty twój szał nie był punkty pi. Za te szczapy. Co to było? Byliście dobrze z piaskiem. Zespół że... Blenders i piosenka Czarny Ciągnik. Co? Nie mam pojęcia. Co? Nie znam tego zespołu. Czarny ciągnik. No tak, to może być... Zawsze po... chciałem mieć takie coś właśnie po to, by wozić ją. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Stary, kurde. Musimy bardziej pokoleniowo. Nie, dobre, lata 80 się bawią. 90. Panowie, czas na ostatnią piosenkę w tej grze. Dobra, możemy wygrać. Trzy w Bartek. Wersy dla nas. Wygramy to. I piąteczka nie wyszła. A po co? A po co tak długie to jest, i długie? A za co tak myśli i skubie? Dobra, będziemy to mieli. To jest Kuba Sienkiewicz. Tak, to i... jest zespół elektrycznej gitary. I... A po co? A po co? Tak, to... I długie. A za co tak myśli i skubie? Coś tam. Oni w takim stylu tego trójmiejskiego... Dobra, to na pewno poprosimy fragment utworu. To był piasek płacz. Cicho. Ja wiemy, który, ale nie pamiętam nazwy. Prosimy jeszcze raz. Poczekaj, jeszcze raz. A jest taki kawałek jak piasek płacz. No, jak się nazywał ten piosenka? Nie o piosenka. Nie wiem, czekaj, no może jest. Mamy jeszcze jakieś koło? Stary, no. Śpiewanie. Ale śpiewanie to nam nic nie da, nie? Jak to ale nic nie zobaczymy da. Jak... Ale może nam śpiewa. Zaszkodzić. Proszę, ale w stylu piasek płacz. Dobrze. A które wersy? Wszystko, dawaj. A po co tak dłubie? Ja nie widzę stąd, naprawdę. Ja nie... No to próbowałem, panowie. No, dwóch ślepców, o co tu chodzi? Tylko... Daj spokój. Ale się weź, żeście ale się dobrali. Co? Budżet nie w to poszedł, co trzeba. Nie w to poszedł. A po co tak dłubie? A za co tak myśli i skubie? To nie jest ta melodia. To jest ta melodia. Dobrze, mogę ja? Nie, nie jest ja. Surowy, ale sprawiedliwy. Dawaj mistrza gry. A po co tak dubie i dubie? A za co tak myśli i skubie? Pięknie zaśpiewał nasz mistrz gry. Nie, naprawdę. Co dzień i rano. Talentu. Tak. Dalej leci. Ale co było w refrenie? No właśnie, i co dzień i rano. Kurde, no przecież... Piasek na polu i coś tam. I co w Stanach Zjednoczonych, ktoś tam w kantynie. I myśli i skubie. Na pewno co dzień i rano. To jest na pewno zespół. I wchodzi refren, już no. Tylko killer. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Nie. Tak. Nie. Dobrze, nie. Dobrze. Strzelajcie. Nie, nie. To nie było w tym do killerze? Nie, killer był inny. Już tylko killer, to inny. Nie, to inny był. Jest jeszcze dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Pani to też. Słuchaj, na pewno znamy zespół, to już jest punkt. Ja myślę, że strzelmy ser. Nie, czekaj, jednak... no poczekaj. No dajcie w tytuł piasek. Dobra, płacz. Chłopaki, koniec i odpowiadacie. No jak się ten zespół nazywał, bo już zapomniałem. Elektryczne gitary. Płacz. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Nie, to nie oni. A jak, co to było? Andrzej Piasek. Elektryczne gitary. To już jest koniec. Kurde. No ale ty, moim zdaniem dobrze, popatrz. Znaliśmy chociaż. Brawo, dobrze. Panowie. A ile mamy punktów? Udzieliliście pół poprawnej odpowiedzi, macie 0 punktów. What? No i dobrze. Sprawiedliwy. Nadmienię, że oni dostali pół punkta, tylko... Kończymy kolejną grę wynikiem 15-9,5. Czas na kolejną grę. Mistrzu gry, dla kogo? Dla kogo? Dla Kacpra i Bartka. Oj, Michał, ty jesteś odklejony jednak. Troszeczkę. Jak ty się pytasz, dla kogo? Troszeczkę. Po tym, co ja tu widziałem. No, zostawiliśmy serducho tutaj. No. Naprawdę robiliśmy, co mogliśmy. Nie? Serducho. Andrzej, płacz. To będzie przy bloku. Dzisiaj będę krzyczał, jak wejdę na chatę. Panowie, czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Przegranym dzisiejszego odcinka jest drużyna Kacpra i Bartka. Ojej! Kurde.
brawo. Michała strategia, proszę państwa. Michała strategia. Michał, wpadnij wieczorem. Hello. Michała strategia. Mistrzu gry. Mistrzu gry. A tak gardzili. Kacper, proszę, czas na twoją karę. No. Twoją karą będzie pierwsza karaszarka z jego pierwszego odcinka, a więc musisz grać na instrumencie swoją autorską piosenkę i zarobić przy tym pieniądze. I zarobić przy tym pieniądze? Utrudnienie. Utrudnienie. Fajnie. A ukulele mogę... Ja nawet mam... A ile muszę zarobić, żeby gra zaliczyć karę? 14,50. Wow. Dobra. Ej, to jest. Ale mam pomysł na utwór. Piasek płacz. Tak! Kochani. Kochani? Bardzo wam dziękujemy. Michał, dziękuję jeszcze raz, że udało nam się wygrać. Może lizodupstwo, a może byliśmy lepsi. Kto wie, piszcie w komentarzach. Może byliśmy lepsi. Kasper, wygrać z tobą to ogromna przyjemność. Wygrałem dwa razy już, więc wiem, co to znaczy. Wiem. Przegrać. Czarek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również gościom. Dziękujemy wam, dziękujemy drodzy również oglądający. Chcieliśmy też Polskiej Akademii Nauk podziękować za tematów. Za podrzucenie tematów do wielu gier, które robimy. My też za piosenkę. I co? Tak. I widzimy się za tydzień i mam nadzieję, że było fajnie i że będziecie z nami w następnych odcinkach. Dzięki. Dziękuję. I mistrz gry też się mistrzu pożegna. Mistrz Debeściak. Siema. Siema. Po zaciętej walce okazało się, że jednak przegranymi tego odcinka są Kacper i Janusz. Ale karę musi wykonać Czarek. Tak jest! Nie, to jest nie fair. To jest nie fair. Ja jestem mistrzem gry. Czarku, kara dla ciebie. Masz koszulę w kratę, więc... A, koszula w kratę. Ale minę miałem śmieszną. Musisz spędzić dzień w Warszawie jako uliczny mim. Sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.